Radio Kraków. A wszystkich Państwa teraz zachęcam, by nie tylko przysunąć się do radioodbiornika, ale mieć w pogotowiu szansę wysłania maila, bo będzie okazja zadać pytanie naszemu gościowi, a naszym gościem pan Rafał Wisłocki. Dzień dobry, panie prezesie. Dobry wieczór. Też taki panteon polskiego sportu posiadam, także może pan zarekomendować. Doskonała. Przypomnijmy, od 4 stycznia prezes Wisła Kraków S.A., spółka akcyjna, prezes na białym koniu, można powiedzieć, niektórzy twierdzą, przyjechał, bo przyjechał taki człowiek znikąd i postanowił czyścić stajnię Augiasza, której wydawało się oczyścić się już nie da. Pamięta pan godziny, czy też ostatnie dni przed owym 4 stycznia? To była gonitwa myśli, podjąć się tego czy nie, czy jednoznaczne zadanie, idę w to. Tak, jasne, to myślę, że te dni na długo zapadną w pamięć. Wiadomo, cała sytuacja rozgrywała się bardzo, bardzo dynamicznie, tak? Bo przez chwilę, jakby wiadomo, prezesem spółki akcyjnej był pan Tadeusz Czerwiński, który ze względu na stan zdrowia zrezygnował. Później mieliśmy tak przez chwilę bez królewie i w grupie osób zastanawialiśmy się nad tym, jakie będzie najlepsze rozwiązanie dla funkcjonowania klubu. A zegar bił, a bomba tykała. Dokładnie tak, więc trzeba było działać szybko, zdecydowanie. No i tak naprawdę mało było spania, a bardzo dużo rozmów i przemieszczania się, tak, jazdy samochodem, bo nie ukrywam, że wiele kilometrów zrobionych 2, 3, 4 stycznia, ważne rozmowy też z Bogusławem Leśniodorskim, też z prezesem Ryszardem Niemcem i ostatecznie ta decyzja o tym, że... Jakaś taka rozmowa decydująca, która dała impuls... Odważę się, czy też głos, podpowiedź, myślę, że tutaj najważniejsze te rozmowy miały miejsce w Towarzystwie Sportowym Wisła Kraków i tutaj też wsparcie od osób z towarzystwa, plus oczywiście Bogusław. Później tego samego dnia właśnie, 4 stycznia, Jarek Królewski napisał do mnie, kiedy już taka informacja, taki przeciek trafił do mediów. Pamiętam, wracałem wtedy właśnie, pamiętam, z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, z rozmowy z prezesem Niemcem. I był piękny wieczór 3 stycznia. Jak 4. Już 4. To już 4. To już 4. Tak? Godziny przed konferencją. Tak, jak już zmierzałem na konferencję prasową w Towarzystwie Sportowym. I Jarek napisał na Messengerze i tam chwilę później rozmawialiśmy już telefonicznie. I tak się zaczęło. Dzień później spotkałem się z Tomkiem Jażdżyńskim, z którym znamy się od lat, jakby dzieciaki Tomka trenowały w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków i odnowiliśmy tę naszą znajomość w takim stopniu dosyć już takie bardziej intensywnym, bo spotykamy się, dyskutujemy teraz codziennie. Pamiętam tamtą konferencję prasową, jej transmisję, która miała wielką oglądalność, transmisję w internecie, i pamiętam pierwsze, czy niemal pierwsze słowa, generalnie zmierzające do tego, że my tu jesteśmy właściwie na chwilę, żeby odrobinę to wszystko ułagodzić i przygotować spółkę do sprzedaży, żeby ona mogła wyjść na prostą, czy też może na prostą to jeszcze nie, ale przestała spadać, najpierw zatrzymać akt degradacji i zupełnego rozpadu klubu, który ma ponad 100-letnią historię. Pan sobie zdawał sprawę, że bierze pan na barki taką historię? Czy wolał pan o tym nie myśleć, że to jest taka dziedzina, tylko po prostu jest zadanie do wykonania, idę w to, jestem odważnym człowiekiem? Tak, ciężar jest ogromny właśnie i tak trochę mam teraz problemy zdrowotne. Tak, żartując oczywiście. Wysportowany trener, grup młodzieżowy. Tak, 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 ale akurat mówię, no dużo, dużo spania. Że mało spania i za dużo. No więc ale jak to było z tą historyczną presją? Myślał pan o niej, czy dlatego się podjął, czy wręcz przeciwnie? Miałem świadomość tego, tak, że ta presja jest ogromna i że to jest jakiś historyczny moment, tak, na pewno w moim życiu. Mam nadzieję, że w życiu klubu też okaże się być tą historią pozytywną. Bo dlatego się zdecydowałem, tak? Mam wsparcie wielu osób, które w historii Wisły zapisało się w tymi pozytywnymi zgłoskami, tak, bo prezes Ludwik Mięta-Mikołajewicz bardzo mnie wspiera w tym wszystkim też. No, a ta nowa fala ludzi, którzy o Wisłę walczą, też daje mi to wsparcie. Też pozycja osoba Kuby Błaszczykowskiego, który
takiego poparcia udzielił nam, jest znakomitym też. Do tych ważnych osób, panie prezesie, pozwoli pan, wrócimy za chwilę, bo chciałbym, byśmy porozmawiali chociaż przez chwilę o nowym spocie, który zachęca do kupowania karnetów. On jest oparty o tych bardzo ważnych ludzi, o tych wielkich Wiślaków. Jego hasło to słowa, czyny, nie słowa, jego główny wymiar. Więcej konkretów, a mniej słów, więc my też na chwilę zamilkniemy, ale państwa dopuścimy do głosu. Proszę pisać sport@radiokrakow.pl z pytaniem do prezesa Rafała Wisłockiego. Można strzelić już teraz internetowo. Ja to pytanie oczywiście przeczytam, jeśli będę w stanie tylko zmieścić je w programie, bo sam kilka swoich pomysłów na pytania i rozmowy mam także. Rafał Wisłocki, prezes Wisła Kraków S.A. razem z nami. sport@radiokrakow.pl. Za 17 minut, godzina 20. Pan Rafał Wisłocki, prezes Wisły Kraków, od 4 stycznia jest naszym gościem. Ha, pytania się posypały. Ciekawe, że kobiety zadają te najszybciej formułowane pytania. Pani Barbara... Tak, pani Barbara, to może od tego zacznę. Zadaję pytanie, czy w biznesie w ogóle są miejsca na sentymenty, bo tu takie złote serca Kuby Błaszczykowskiego. Czy to złote serce, czy to biznes? No, to jest bardzo trudne, tak, bo to właśnie rzeczywiście fajne pytanie. Uważam, że tutaj ogromną rolę w procesie odnowy odgrywam pełnomocnik do spraw restrukturyzacji Piotr Obiedziński, który z kancelarii LSW do nas trafił, tak, czyli od Bogusława Leśnorowskiego. Piotr jest specjalistą, jeżeli chodzi o właśnie restrukturyzowanie spółek. W sporcie dotychczas mniej działał, zasadniczo tylko w jednej ze spółek żeglarskich. Piotrek pracuje przede wszystkim w Zatoce Perskiej. I to jest fajne, to jest dla mnie fantastyczna nauka, bo jesteśmy tak jakby w tym momencie we dwóch, tak bezpośrednio w Krakowie, tutaj zarządzamy spółką, Piotrek mi doradza. Natomiast ja tak trochę patrzę sercem, a Piotrek w taki bardzo wyważony sposób, umysłem i rzeczywiście, bo utrzymujemy akcję serca, tak, Wisły, klubu naszego, tak kochanego. Natomiast Piotr doskonale wie, jak doprowadzić do tego, żebyśmy po prostu w odpowiedni sposób wydawali każdą złotówkę, którą mamy w tym momencie na koncie. I tu jest biznes, tak. Ale sentymenty i uczucia ważne są, że wy jesteście chyba przyjaciółmi, którzy ufają sobie bez granic. To nie każdy klub ma takie trio, czy kwartet, czy kwintet. Tak, to jest na pewno coś wyjątkowego, bo tutaj wiemy wszyscy, jakie jest przed nami wielkie wyzwanie, prawdziwe wyzwanie. A tak, w tym wszystkim jesteśmy grupą przyjaciół, którzy sobie zaufali bezgranicznie, poświęcili bardzo dużo dla klubu. Wszyscy pracujemy, wiadomo, pro bono. Wiele, trójka osób poświęciła, zainwestowała w to pożyczkę. Się boję właśnie, co zainwestowali i co zaryzykowali. Tak. No, każdy z nas, tak? Ja mam świadomość tego, że pewnie zainwestowałem, czy pieniędzy nie zainwestowałem, ale też trochę postawiłem na szali to, głowę. Co dotychczas osiągnąłem. No tak, powiem właśnie, szczerze, no, właśnie, najbardziej. Drogi prezesie, to co poruszyło serca w ostatnich godzinach w przestrzeni internetowej, to powiem od siebie. Bardzo piękne i chwytające za serce biało-czarny i niedźwiękowy w tym sensie, żebyśmy mogli go puścić tu w radiu i żeby on wybrzmiał, bo on brzmi obrazem. Spot reklamowy, spot zachęcający do kupowania karnetów. Czyny, nie słowa, to główne hasło, a główne postaci to między innymi Kuba Błaszczykowski, Marcin Wasilewski, Paweł Brożek i oczywiście pani mama. Kłaniam się do ziemi, mama Kazimierza Kmiecika, która zawsze w takich spotach występuje i prawdę mówiąc najbardziej mnie chwyta za serce. Pan Władysław też. To jest ciekawa historia, tak, bo po raz kolejny jakby szybka reakcja, też myślę, że moja, bo Krzysiek Korcala, czyli osoba z Brainboxa, agencji, która przygotowała dla nas spot, napisał do mnie SMS-a, zdobył kontakt. Spotkaliśmy się tego samego dnia, gdzieś o 23, czy przed północą jeszcze jakoś, ale skończyliśmy rozmawiać dużo później i szybko zareagowaliśmy na to wszystko, co się dzieje. Samo hasło wynika chyba z tego, to jest oczywiście Krzyśka i całej grupy Brainboxa wizja i pomysł. Natomiast samo hasło chyba jest zgodne z tym, o czym my mówiliśmy piłkarzom od razu, bo kiedy spotkaliśmy się z zawodnikami pierwszy raz w Myślenicach, powiedzieliśmy o tym, że to, że my będziemy wam opowiadać... Z tą drużyną nieopłacaną o pół roku ponad...
z tą drużyną, która tak pięknie została potraktowana przez tych świetnych kibiców, bo są i tacy, ale w tej chwili nie o tym mowa. Tym wspaniałym banerem, wszystkie nazwiska, dziękujemy. Wszyscy chwalili, tylko że Wisła tonęła. Tak, a właśnie my przyjechaliśmy tam i powiedzieliśmy, że przedstawiliśmy też sztabowi, zespołowi nasz plan. Natomiast powiedzieliśmy też o tym jasno, że tutaj nie to, co będziemy mówić, będzie ważne, tylko to, co my zrobimy. I stąd chyba ta inspiracja i to główne hasło i dążenie do tego, żeby te czyny, które będą widoczne, żeby to one były najważniejsze, a wiadomo, te czyny zawodników, ale też kibiców, to jest to, co będzie najważniejsze, jeżeli chcemy doprowadzić do tego, że Wisła będzie dalej istniała. Wiemy, że mamy licencję na najbliższą rundę, na dokończenie tego sezonu, natomiast walczymy też o to, żeby w kolejnych latach też grała w Ekstraklasie Wisła Kraków. Jest kilka pytań konkretnych o to, co chcecie robić w najbliższym czasie, ale jest taki mail, który chcę przeczytać. Pan Szymon napisał w te słowa: nie mam żadnego pytania do prezesa. Chciałem mu bardzo serdecznie podziękować za to, co wraz ze współpracownikami robią dla mojego ukochanego klubu. Trzymajcie tak dalej, a wrócimy na salony tam, gdzie nasze miejsce. Miły mail, pozdrawiamy panie Szymonie, ale pytanie chcę zadać, jaki jest ten wymarzony scenariusz? Bo zawsze dobrze mieć wymarzony scenariusz, a potem go ewentualnie modyfikować, więc najlepiej by było, gdyby... Najlepiej byłoby, gdybyśmy w najbliższych dniach doprowadzili do tego, że ten komfort pracy trenera, dyrektora sportowego, całego zespołu będzie możliwie największy, czy optymalny. Co zaowocuje kolejnymi zwycięstwami, awansem do ósemki. Tym, że na trybunach będzie ponad 30 tysięcy kibiców, jak którzy będą meczu wspierali, z Lechem choćby. Tak jest. I którzy będą wspierali ten klub. I no cóż, taki wymarzony nasz scenariusz to jest awans do top, do czołowej ósemki, tak żebyśmy byli spokojni o utrzymanie, a i żeby ten towar pod tytułem Wisła Kraków można było przewiązać różową wstążeczką i żeby się lepiej prezentował w witrynce. Otóż to, żeby pięknie wyglądał i żeby pojawił się ten inwestor. Wiadomo, są już nasze, są duże zapytania. Mamy w tym momencie trzech konkretnych inwestorów, z którymi sobie rozmawiamy w taki sposób poufny, tak, że mamy podpisane NDA i trwają rozmowy, natomiast to jest proces. Na pewno każdy będzie chciał zobaczyć, jak będzie wyglądał mecz Raymonta, jak będzie bezpiecznie i jak wielkie wsparcie będzie dla zawodników. O tym bezpieczeństwie to jeszcze, mam nadzieję, przyjdzie okazja rozmawiać, bo teraz inne rzeczy wychodzą na czoło. Zainteresowanie opinii publicznej, jak sądzę, po mailach, bo w mailach pojawiają się nazwisko Burliga, Peszko. No to ja to tak zwiążę te 3 czy 4 maile jednym pytaniem. Czy to są strzały wynikające z okazji, czy to jest plan, czy to jest tak ad hoc, bo jest okazja, bo Peszko nie ma gdzie grać, chce odejść, spróbujmy, no bo Burliga to przecież Wiślak, a tam w Białymstoku ostatnio wszyscy chcieli z sobą na chwilę trochę rozluźnić więzy. No i temat Sławka pojawił się zdecydowanie wcześniej, kiedy ja jeszcze zajmowałem się tak Akademią Wisły, bo Arek kontaktował się ze Sławomirem jeszcze w grudniu. Natomiast wiem, że pojawiały się takie głosy, nawet pojawił się hashtag nie dla Peszki, taki, który mnie mocno zmartwił. Dla mnie sytuacja jest jasna, prosta, klarowna. Trochę taka 1-1. Do wygrania mają i jedni, i drudzy. Tak jest. Dużo więcej niż do przegrania. Znaczy, to jest proste. Win-win. To jest prosta wyliczanka. Sławek chce grać dla Wisły. Trener Stolarczyk widzi Sławomira w zespole. Arek widzi duży potencjał, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Cały sztab zresztą to dostrzega. Zespół chce Sławka u siebie. Więc naszym celem było doprowadzenie do tego, żeby Sławek chciał grać, żeby Sławek mógł grać dla Wisły, tak? Udało się dzięki wsparciu kolejnej dobrej duszyczki, jeżeli chodzi o nasz klub, no kolejnego... To nie jest skarbonka, świnka skarbonka rozbita przy Raymonta, tylko... To jest duże wsparcie od jednego z inwestorów, z jednego z naszych partnerów. Tak całe życie nie można funkcjonować, ale w tym momencie bezcenne. Jeżeli chodzi o Łukasza Burligę, to myślę, że tutaj też duże wsparcie, jeżeli chodzi o... Czyli no wiadomo, że oddaliśmy do Jagiellonii dwóch zawodników. Jagiellonia przekazała do nas dwóch
których też padły pewne zobowiązania ze strony Jagiellonii. Była wiązana. No dokładnie, prawda. Dokładnie. Więc, a Łukasz też jest Wiślakiem, też wierzymy w to, że będzie tutaj oddawał swoje serce, a umiejętności ma bardzo wysokie. To ostatnie jeszcze pytanie, panie prezesie. Mats Hartling to telefonuje jeszcze, on ciągle mówi, że jest prezesem. Spędza to panu sen z powiek, czy... Już długo nie mieliśmy kontaktu. No właśnie, jakieś... maili też nie było w tej sprawie, czy jakichś newsów od któregoś 15 stycznia? No już, właśnie już jest od dłuższego czasu cisza. Wpis do KRS myślę, że dosyć jasno wyjaśnił sprawę. Komisja licencyjna też raczej w dosyć pewny sposób wskazała, kto jest w tym momencie właścicielem klubu. Ja wierzę w to, że panowie też mają świadomość tego i też chcieliby, żeby jakby dla Wisły. Dobrze, pan Hartling, pan Adam Pietrowski, też mamy wspólnego znajomego Mariusza, który pracuje w Chinach, więc wierzę w to, że oni też myślą o tym, żeby doprowadzić do tego, że Wisła będzie dobrze funkcjonowała. Kuba Błaszczykowski, postać, człowiek, którego lubią kibice od Tatr po Bałtyk, który nie dzieli, który łączy, dobre myśli. W jego sprawie pan Tomasz pisze maila w te słowa. Marketing, podpisanie kontraktu i prezentacja Kuby Błaszczykowskiego z kibicami, z koszulką, jak na zachodzie, koszulki meczowe, podpisy. Czy to jest realne, czy to do zrobienia, czy to planowane? Pomidor. Naszym gościem był Rafał Wisłocki. Panie prezesie, życzę powodzenia i nie tylko ja prawdopodobnie. I do zobaczenia, do usłyszenia w studiu, bo jeszcze wiele razy mamy apetyt porozmawiać. Dziękuję bardzo.